bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was, wyrocznia Pana. Zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Najdostojniejszy księże arcybiskupie metropolito Mieczysławie, dzisiejszy solenizancie, umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Te słowa objawione przez Boga prorokowi Jeremiaszowi wychodzą naprzeciw oczekiwaniom nas wszystkich. Od najdawniejszych czasów myśli człowieka wyprzedzały bieg wypadków. Żył tutaj, teraz, obecnie. Ale skupiając się na doraźnych sprawach, był zwrócony ku przyszłości. Tak jest i w naszym przypadku. Poprzez śmiałe marzenia, wcielane, urealniane plany, usiłujemy posiąść nieznaną nam czasu przestrzeń. Chcemy mieć to, czego nie mamy. Chcemy widzieć to, czego jeszcze nie znamy, nie wiemy. A okres Bożego Narodzenia i również Nowy Rok obfituje wiele pięknych słów, wiele zamiarów, obietnic, absolutnie nie na nasze siły. Ktoś powie, przesada, i tak tego nie zrealizujemy, i tak tego nie osiągniemy. Ale może lepiej życzyć sobie i planować na wyrost, bo jeśli ktoś jest minimalistą, to wcześniej czy później skończy jako nihilist. Ten sam czas wypełniony jest w Lwowie, na całej Ukrainie, przede wszystkim cierpieniem, krwią, żałobą. Wszyscy w cywilizowanym świecie pragną końca wojny, pokoju na sprawiedliwych warunkach. Ale nigdzie jak tutaj to pragnienie nie jest tak płomienne i wytęsknione. Trudno jest niestety snuć przewidywania nawet na bieżący dzień, bo nie wiadomo, nie wiemy, co stanie się za chwilę. A wy doświadczacie tego nieustannie. Od czego jednak mamy skrzydła wiary, które podarował nam Bóg? Przypnijmy je, choćby na chwilę, i wznieśmy się ponad tą umęczoną ziemię, aby móc popatrzeć na nasze życie z innej perspektywy, zawsze jednak złączonej z tym, co doczesne i teraźniejsze. Boże Narodzenie, którego oktawa wieńczy dzisiejsza uroczystość świętej Bożej Rodzicielki, poszerza nasze spojrzenie. Sięga daleko poza widnokrąg świata, w którym żyjemy. Bóg przyjął ludzką naturę, narodził się pośród nas i pozostał pośród nas. Stał się nam bliższy niż my sami sobie, zauważa święty Augustyn z Hippony. Bóg mówi językiem, który możemy zrozumieć. Od kiedy umierający na krzyżu Pan Jezus powiedział Maryi, że apostoł Jan ma być dla niej synem, a Janowi powierzył Maryję jako matkę, mówi miasto, oto syn twój, oto matka twoja. Również każdy z nas może zwracać się do Maryi słowami matko, mama. Jej misja nabrała nowego wymiaru. Maryja stała się po raz drugi matką. Matką odkupionej w Chrystusie. Rodzi każdego z nas. Kościół jest kontynuacją urzeczywistniania zbawczych dzieł Boga. A my w ten sposób stajemy się dziećmi Boga i dziećmi Maryi.
Podobnie jak dzieciątko Jezus na cudownym obrazie ślicznej gwiazdy Lwowa, możemy poczuć się pewni w ramionach Matki Bożej. I chociaż pod gradem śmiercionośnych pocisków Maryja przemienia się w pietę o sercu przebitym mieczami boleści, w tym samym sercu Matki pozostała żywa i będzie do końca żywa nadzieja zmartwychwstania. Choćby Wielki Piątek miał trwać jeszcze nie wiadomo jak długo. Te nadzieje ocaliła miłość, miłość Maryi silniejsza niż śmierć Syna. Miłość potężniejsza, mówi Pismo Święte, niż spienione wody. Również dzisiaj Maryja pozostaje Matką Nadziei. Szczególnie dzisiaj, pierwszego dnia Nowego Roku, Maryja pozostaje Matką Nadziei. Urzeczywistnia się prorocka wizja Juliusza Słowackiego, w której Maryja mówi o matkach tej ziemi. I przed ołtarzem moim klęczą krwawe. Tak krzyczy wczoraj syn mój, legł od kuli, o wskrzeź go. Druga woła Ave. Narastający dramat wojny jest w stanie zachwiać najsilniejszą wiarę. Może nie tylko pozbawić radości, ale i zgasić nadzieję. Podczas przeprowadzonych niedawno w Polsce sondaży zadano ankietowanym pytanie, czego obawiasz się w nowym roku 2023? Odpowiedź jest jasna. Ludzie odpowiedzieli, ponad 60%. Najbardziej boję się eskalacji wojny na Ukrainie. Tutaj we Lwowie nie trzeba przeprowadzać sondaży, aby dowiedzieć się tego samego, tego co myślicie. Myślę, że możecie powtórzyć śmiało za świętym Pawłem Apostołem. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Amen. A my jesteśmy z wami, razem z wami od samego początku i nie opuścimy was w tej straszliwej próbie. Dzisiaj wspólnie, tutaj we Lwowie, na Ukrainie, w Polsce, myślę, że w całym świecie, prosimy o łaskę pokoju. Kandydat na ołtarze burmistrz Florencji, Giorgio Apira, mówił, że modlitwa jest mocniejsza niż bomba atomowa, gdyż bomba atomowa może zniszczyć świat. Natomiast modlitwa dociera do serca Boga. Obdarz nas spokojem. Wołamy podczas każdej mszy świętej i dzisiaj chcemy wołać jeszcze głośniej. Obdarz nas spokojem. Obdarz nas spokojem. W bogatym nauczaniu świętego Jana Pawła II znajdujemy wiele miejsca poświęconego pokojowi. Papież rozróżniał pomiędzy pokojem opartym na równowadze sił uzyskanym w wyniku pertraktacji zagwarantowanym traktatami międzynarodowymi oraz pokojem wynikającym z porządku Bożego, który głosił Chrystus w swojej Ewangelii. Bóg daje swój pokój ludziom Jego upodobania, ludziom dobrej woli. A to oznacza, że oczekuje z naszej strony współpracy, współdziałania.
I w ten sposób drogi boska, ludzka łączą się w jedną drogę, która prowadzi do prawdziwego i trwałego pokoju, opartego nie na równowadze sił, ale na miłości. Zaufajmy więc Bogu za przykładem Maryi, która strzegła w swoim sercu Słowo Boże. Strzegła, ale jednocześnie pozwalała mu się prowadzić. Nie ustawajmy w modlitwie, błagając Boga o interwencję, dzięki której czas popłynie zupełnie inaczej. Wypadki potoczą się w dobrym kierunku. Jak powiedziałem, nie oznacza to bynajmniej bezczynności, przyglądania się biernie biegowi wypadków. Wręcz przeciwnie. Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a działaj, jakby wszystko zależało tylko od Ciebie, zaleca święty Ignacy Loyola. Wówczas nowy rok będzie nowy nie tylko w wymiarze kalendarzowym. Ponad nami jest Bóg, do którego należy czas i wieczność, również dzień obecny. On widział początki waszego miasta, różne etapy jego rozwoju i nadal się opiekuje wsłuchany głos Matki swojego Syna. Ojciec Święty Franciszek mówi, że tylko powierzając się w ręce Pana, będziemy mogli żyć tym, co wydaje się niemożliwe. Dzień 1 stycznia daje nam nadzieję, że rozpoczynamy coś nowego, piękniejszego, lepszego. Nawet jeśli słyszeliśmy to tej nocy, nawet jeśli w pierwszych minutach tego nowego roku rozległy się w całej Ukrainie syreny obwieszczające alarm przeciwrakietowy. Ale Bóg jest z nami i mamy wierzyć, że poprowadzi nas ku lepszemu. Bóg, wskazując na Maryję, która porodziła Jezusa Chrystusa, zwraca nam swoje promienne oblicze, obdarza łaską, strzeże i błogosławi na ten nowy rok.